raz dwa, raz dwa. Witam serdecznie wszystkich Państwa na dzisiejszym 13. koncercie chanukowym. Nazywam się Damian Ciechorowski, jest mi niezmiernie miło powitać Państwa po raz kolejny w tym wyjątkowym dniu. A spotykamy się już po raz 13, czyli można byłoby rzec, że mamy taką bar mitzwę naszych koncertów chanukowych i publicznego zapalenia menory. Więc tak osiągnęliśmy dojrzałość, stąd też i wyjątkowe miejsce, jak na takie wydarzenie, bo Filharmonia Narodowa. Miejsce, które na swoich deskach gościło niejedną gwiazdę światowego formatu. Z całego serca w tym miejscu w imieniu Chabad Lubawicz Polska i partnerów dziękujemy panu dyrektorowi Filharmonii Narodowej, panu Wojciechowi Nowakowi, za gościnę w tym pięknym miejscu. I dziś nasz koncert chanukowy z udziałem naszej gwiazdy wieczoru, Jakob Lemer. Jest to jeden z najważniejszych żydowskich kantorów młodego pokolenia, posiadający głos o wyjątkowej barwie. Na co dzień kantor synagogi w Lincoln Square w Nowym Jorku. Karierę zaczynał jako solista Battle Choir, gdzie opiekę nad nim roztoczył Benson Miller, którego Państwo powinni kojarzyć z koncertu sprzed 2 lat w Muzeum Etnograficznym. Jako Flemer był stypendystą prestiżowej Bell School of Jewish Music na Yeshiva University, gdzie studiował m.in. u Józefa Malowanego i Bernarda Bera. Posiada wielojęzyczny i bardzo bogaty repertuar. Pieśni hebrajskie, jidysz, utwory synagogalne, operowe i muzykalowe. Występował m.in. w Tel Aviv Culture Hall z Izraelską Orkiestrą Filharmoniczną, a jako artysta o międzynarodowej renomie koncertuje przed publicznością na całym świecie, głównie w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Akompaniować będzie mu Menachem Bristowski, również nasz gość sprzed 2 lat. Najbardziej znany izraelski pianista, akompaniator. Od ponad 20 lat współpracuje z największymi kantorami, występuje m.in. z Izraelską Orkiestrą Filharmoniczną i chórem Yuval w największych i najbardziej prestiżowych salach koncertowych Izraela. Jest członkiem chóru Yuval, dyrygowanego przez Mordechaja Sobola, którego dziełem jest powrót muzyki kantoralnej do mainstreamu muzyki rozrywkowej, tak izraelskiej, jak i międzynarodowej. Tak wspaniałe muzyczne wydarzenie nie mogłoby się odbyć bez udziału naszych partnerów i sponsorów, których pragnę w tym momencie przywitać serdecznie. Witam serdecznie wszystkich naszych gości, a w szczególności przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Samorządu Województwa Mazowieckiego, który od lat współorganizuje z nami koncerty chanukowe dla Państwa. Drugim naszym wieloletnim już partnerem jest Narodowe Centrum Kultury i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, których również bardzo serdecznie witamy. Witamy serdecznie również przedstawicieli Muzeum Getta Warszawskiego, który w tym roku po raz pierwszy zdecydował się zorganizować z nami dzisiejszy koncert. Mamy nadzieję, że zapoczątkowana współpraca na stale wpisze się w kalendarze obu instytucji. Bardzo serdecznie dziękuję również za wsparcie Fundacji Trzy Trąby oraz firmie Robek, którzy niezmiennie dbają o to, aby kultura żydowska odradzała się w Warszawie coraz bardziej i bardziej. Ale wiem, że już długo mówię, a Państwo coraz bardziej niecierpliwią się, aby usłyszeć nasze gwiazdy. Ale z tego miejsca moim obowiązkiem wobec Państwa i zarazem wielką przyjemnością jest przedstawienie naszych znamienitych gości, którzy wspólnie z Państwem przybyli na dzisiejszą uroczystość. A w szczególności chciałbym wymienić 2 takie osoby. Pana Aleksandra Ben-Zwi, ambasadora Izraela w Polsce. Oraz pana Pawła Szrota, zastępcę szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. A także przedstawicieli Korpusu Dyplomatycznego, posłów, senatorów i wszystkich państwa, którzy od lat nie wyobrażają sobie obchodów Chanuki bez udziału w tym pięknym wydarzeniu. W swoich powitaniach tak się zapędziłem, że nie wspomniałem o najważniejszej osobie, bez której dzisiejsze wydarzenie nie miałoby miejsca. Myślę, że ze względu na swoją skromność wybaczy mi, że wymieniam go na końcu,
no ewentualnie dostanę po pensji. Ale jak to mówią Anglicy, last but not least, ostatni, ale nie mniej ważny, przewodniczący Chabad Lubawicz w Polsce, pan Shalom Stumbler. I jako pierwszego na scenę chciałbym zaprosić pana Pawła Szrota, który przeczyta dla państwa list od pana premiera Mateusza Morawieckiego. Szanowni panowie rabini, wszyscy uczestniczący w dzisiejszej uroczystości, w dzisiejszym koncercie, przypadł mi honor odczytania listu, który kieruje do wszystkich obecnych pan Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów. Szanowni państwo, zapalenie pierwszej świecy chanukowej to nad Wisłą od wieków moment szczególnie symboliczny, ważny i oczekiwany. Rozpoczyna jedno z najważniejszych świąt dla społeczności żydowskiej w Polsce. W tym radosnym dniu pozostaję z państwem sercem i myślami i zapewniam o moim najwyższym szacunku. W Polsce chanukije rozjaśniają mrok zimowej nocy od tysiąca lat. Całe pokolenia żyły tutaj obok siebie, dzieląc chwile troski i radości. Wspólnie cieszyliśmy się wolnością i cierpieliśmy w niewoli. Razem stawialiśmy do walki w obronie Rzeczpospolitej. Łączyła i wciąż łączy nas wiara w zwycięstwo nad złem i nadzieja na lepsze jutro. Nadzieja jak płomień, która nigdy nie gaśnie. Szanowni państwo, dzisiaj, jak tyle razy w przeszłości, w Warszawie rozlegnie się śpiew kantora. Jak tyle razy w przeszłości składane będą chanukowe życzenia. I ja także pragnę je państwu przekazać. Niech dzisiejsze spotkanie w miejscu dla polskiej kultury i dziedzictwa wyjątkowym w Filharmonii Narodowej przyniesie państwu wytchnienie i wypełni serca ciepłem. W tym świątecznym czasie życzę wszystkim państwu zdrowia i wzajemnej życzliwości. Radosnej Chanuki. Podpisano Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów. Bardzo serdecznie dziękuję. I na scenę zapraszam pana Aleksandra Ben-Zwi, ambasadora Izraela w Polsce. Dobry wieczór. Wiecie, dzisiaj ta impreza jest trzecia, w której jestem w Warszawie, związana z Chanuką. I dla mnie, jak powiedziałem, kto był na Placu Grzybowskim teraz, dla mnie to jest trochę też cud. Bo w końcu, kiedy zapalamy świece, mówimy Asa nisim laavoteinu bayamim ahem bazman haze, który urobił cudo naszym ojcom w tych czasach i teraz. W tych czasach, jasne, Chanuka więcej niż 2000 lat. A teraz, właśnie teraz jest ten cud, który, kiedy my możemy tu spolu, wiele ludzi, tu w innych synagogach, w synagogach na całym świecie, możemy zapalić te świece chanukowe, być spolu, trochę pączki, trochę te latki, trochę to cycić się spolu, bo w końcu Chanuka to święto światła. Święto, które my możemy być spolu, radosny, spokojny i możemy powiedzieć o jeszcze paru, bo ta uroczystość, ta akcja, uczestniłem, ja myślę, w różnych zapaleniach świecy Chabadu, myślę w, nie wiem, no 10 krajów, 100%. A niekiedy to jest trochę więc skomplikowane, bo w końcu pamiętam, że w Słowacji śnieg minus 20 stopni, musiał tam 8 metrów chanukija zapalić te świece, nie było aż tak lekkie. Tu jest o wiele przyjemniejsze, w filharmonii, spokojnie, nie aż tak zimno, a właśnie nie aż tak zimno, nie zima nie tylko, że my jesteśmy w tym budynku, a że jesteśmy spolu. I dlatego chcę powiedzieć tylko Chag Sameach, przyjemnej Chanuki, Chag Sameach, przyjemnych świąt dla wszystkich tu. Dziękuję.
i ten ostatni, a nie mniej ważny, czyli pan rabin Shalom Dovber-Stambler. Zapraszam serdecznie o kilka słów w dzisiejszym wydarzeniu. Afreilachem Chanukie, wesołej Chanuki i witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak, ze względu na szacunek wynika z naszej religii, to zanim zacznę coś powiedzieć, to poproszę pozwolenie mojego tata i mama, które są obecni, i z tego powodu jestem bardzo zaszczycony. Oni dużo wkładali wysiłek w powstanie Chabad w Polsce, żeby trochę mieli też pociechę i zobaczyli część z owoców. Kilka słów i kilka punktów na temat dzisiejszej święto i na temat to, co się dzieje tutaj na ten świecznik chanukowy, na tej Chanukije. Wiadomo, że zapalamy dzisiaj pierwszy wieczór, pierwsza świeca, kolejny dzień, kolejna świeca, czyli jeśli chodzi o dobre rzeczy, jeśli chodzi o światło, nie wolno zadowalać się tym, co robiliśmy wczoraj i dla wczoraj to było piękne i dobrze, ale dzisiaj trzeba więcej i więcej. Kolejny punkt jest to, czym jest światło, ogień. Ogień ma bardzo specjalny charakterze, który powinien uczyć nas, w jaki sposób powinniśmy udzielić pomocy dla drugiej osoby. Bo dlaczego nie udzielić? Bo jeśli ja dam, mi zabraknie. To wtedy się zastanawia, dać, nie dać, ile dać. A świece chanukowe i ogień jest do tego bardzo dobrym przesłaniem i przykładem. Że jeżeli mamy świeca, która już pali, to kiedy ona będzie dzielila i udzielila ogień dla kolejnej świecy, nic nie zabraknie. Tak samo za każdym razem, kiedy my komuś udzielamy pomoc, nasz czas, nasze pieniądze, nasza wiedza, to nie tylko, że nic nie brakuje, na odwrót, mamy też obietnicę, że będziemy mieli więcej. I tego widać po ten środkowy, ta środkowa świeca, która się nazywa Szames. Kto to jest Szames? W synagodze jest rabin, jest chazan, jest ten, który prowadzi modlitwę, jest ten, który czyta Tora. Szames jest ten, który robi porządek, on albo sprząta, albo wklada te sidurim i modlitewniki i chumashim na miejsce. Niby nieważne. Tu tak samo. Mamy problem religijny, że zapalić świece chanukowe bez takiego szamesu. Bo to jest święte światło, nie wolno z tego mieć korzyść. Wymyślili mędrców pomysł, że obok tego będzie świeca, która jest szamasz, ona z tym się zapala i to stoi. Wtedy niby mi bardziej zyskujemy światło od tego świeckiego świeca i nie o te święte. Ale zobaczmy, że to jest wyższe. I stąd mówi Lubavitch Rebbe w bardzo ciekawy list, który pisze, że to jest bardzo ważne przesłanie dla nas. Dasz innymi, daj światło, daj ogień, daj duszę, będziesz wyżej. Jedynym sposobem być wyżej, nie deptać na kogoś, tylko udzielić swoje możliwości dla kogo innego. Skąd się jest bardzo ciekawa historia, która się nastąpiła, kiedy jeden rabin z Jerozolimy przyjechał do Lubavitcha Rebbe. I zadał pytanie. W judaizmie dzielimy różne rzeczy na strony. Jest prawej strony, jest lewej strony. Nie mówię teraz polityczny, ale prawej strony jest ta pozytywna strona i lewa strona jest ta albo problematyczna, albo słaba. W judaizmie zawsze staramy się robić wszystko z prawej strony. Trzymać monetę, kiedy dajemy dla potrzebujących w prawej stronie i wiele innych rzeczy. Są wyjątkowe rzeczy, które robimy tylko w lewej stronie. To mówił ten rabin, ja nie rozumiem. Jeżeli tak jest, to jak to jest, że każdy człowiek ma najważniejszy członek ciała, czyli serce, po lewej stronie? Miałoby być na odwrót, po prawej stronie. Lubavitcher Rebbe od razu mu odpowiedział. Bardzo ładna i ważna dla nas odpowiedź. Mówi, to nie jest po lewej stronie, to jest po prawej stronie. Po prawej stronie druga osoba. Czyli dla kogo mamy serce? Nie dla własnej emocji, czego ja kocham, czego ja czuję, do kogo ja tęsknę, tylko ile ja przekazuję dalej moje dobre emocje dla innymi ludźmi. Więc
Życzę wszystkim, żebyśmy naprawdę wnioskowali te przesłanie i nic mali im na metoda teoretyczna. Powiem jeszcze jedna uwaga. Ja często mam różne zastanowienie i próbuję czuć i zastanowić, co było tutaj w ta ulicy, której ja teraz jestem, czy to Karmelicka, czy Stawki, czy Plac Grzybowski, co tutaj było 90 lat temu, przed wojną. 91 lat temu, dwa tygodnie temu, Lubawicz Rebbe wziął ślub tu w Warszawie. Jak to wyglądało? Jak wyglądało jego szabat, szewa brachot? To bardzo do mnie mówi, kiedy ja jestem blisko te tereny. I właśnie można sobie zastanowić, jak wyglądało przed wojną święto Chanuki. Na pewno wiele, wiele tysięcy domów, które mieli świece chanukowe, piękne. I nie trzeba było im tłumaczyć, co to jest Chanuka, ile świece trzeba zapalić, jaki ma znaczenie szames. To wszystko było tutaj bardzo wiadomo. Teraz wiele tysięcy domów, w których pali się świece chanukowe, bądźmy realni, nie ma. Na pewno jest dzisiaj więcej niż 20 lat temu, ale w środku to wszystko, co jest, nie tak kolorowo, jeśli chodzi o porównanie te czasy. Ja myślę, że zapalenie świec chanukowych w Filharmonii nie było przed wojną i to nasza rola korzysta to jako zaleta. Czyli jeśli każdy człowiek, który jest tu, wyjdzie tu stąd jako ambasador, to przesłanie, że jest otoczenie, jest atmosfera i są warunki na spełnienie wszystkich naszych zwyczajów w jak najbardziej otwarty sposób w Polsce, więc robiliśmy coś. Dziękuję bardzo. Ale proszę nie uciekać, bo właśnie kartka mi podpowiada, że zapraszam pana rabina Shaloma Stamblera do zapalenia świecy chanukowej. Szanowni Państwo, przed Państwem Jakow Lemer w akompaniamencie Menachema Brychtowskiego.
Welcome, everybody. I love this little hall. Thank you, Menachem Bristovsky. Thank you for Rabbi Stambler and all the other parties that are involved in bringing me here from the U.S. of A. Just landed. And the next selection is Hallelu, composed by Yaakov Talmud from the Gur Hasidus, Guru Kalvaria. And it is part of the liturgy, the text that we say every day in Hanukkah. It is a song of praise to God for all the miracles that we celebrate on this holiday. Hashem kol goyim shabechu 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 kolahu mi shabechu kolahu mi igovar igovar olein chastoy veyev vemes shevem liyoyim hallelujah hoydu 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 Hashem ki tov, ki le'yoylam, ki le'yoylam chasto.
Thank you. And now another one from the liturgy that we say actually every day, but especially we say it again every day on Hanukkah, because Hanukkah is also a rededication of the temple, and this is a prayer of thanks for the rededication of the temple. Le man, le man, le man, yezamer chavod. Ve lo yidoim.
Le man is a mer for the void, will you do my shemen? Can you know my deco? Did you have donuts yet? No? Is it even Chanukah? Did you have latkes? Also not. Oh, yeah, yeah. But I wish you a happy Chanukah anyway in a nice, what do we call this? Like a klezmer, Balkan, Romanian, Basarabian style, known best from Moshe Oysher. This is his Chanukah medley. Hot agitn chaneke, hot agitn chaneke. Yom biri bam bay ay bay bay neska dolayasha. Hot agitn chaneke, hot agitn chaneke. Yom biri bam bay ay bay bay ala nisviyala. Hot agitn chaneke, hot agitn chaneke. Yom biri bam bay ay bay bay neska dolayasha. Ala nisviyala purikon. Trai lai 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 la. Viala gure viala chuvo. Laila, laila, laila. Vi only la nechmois. Laila, laila, laila. Vi ar la milchmois. Laila, laila, laila. Oi, shei usi sulav, oi shei nu. Laila, laila, laila. Bring mir Brot und bring mir Wein, will mir alle fröhlich sein. Drei, lei, 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 lei. Hab schön achtes Fleisch und Fisch, und ein weiß gedeckten Tisch. Drei, lei, 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 lei. Hab die Brüche schön gemacht, die mir neuere scheint der Pracht. Drei, lei, 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 lei. Häusen sind in jeder Flamme, stolz bin ich mir mit mein Stamm. Drei, lei, 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 lei. Dreidredel von uns in Geruten, Dreidredel zum Geruten, ein Kumm die Woche von Chaneke, Salz bei mir geruten. Dreidredel von uns in Geruten, Dreidredel zum Geruten, Kumm die Woche von Chaneke, Salz bei mir geruten. Hey! In Esther man mit mir bin, drei lei 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 lei. Die mir neue so ist verscheint, alle seine meine Freien. Drei lei 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 lei. Wir haben die Kors im Rufverein, sollen sie nicht gerettet sein. Drei lei 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 lei. Sollen sie Tage sehen allein, es ist ein größeres Geschehen. Drei lei 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 lei. Dreidredel von uns in Geruten, Dreidredel zum Geruten, weil kommt die Woche von Chaneke, Salz bei mir geruten. Dreidredel von uns in Geruten, Dreidredel zum Geruten, weil kommt die Woche von Chaneke, Salz bei mir geruten. Hey!
du bräckelig, treilei, noi, noi, noi. Wenn im Wett durch deures Land geht, mal leicht in den Zergan, treilei, noi, noi, noi. Bringe viele Sonne mit, schreck sei Gott, noch struh sei nicht, treilei, noi, noi, noi. Bring mir Brüt, bring mir Wein, weil wir alle freundlich sein, treilei, noi, noi, von uns in Geruten, drehen, drehen zum Geruten, um die Wort von Fahne, Kies als bei mir geruten, drehen, drehen von uns in Geruten, ja, tüdel die Bombam, um die Wort von Fahne, Kies als bei mir geruten, ja. Ota geht ein Haneke, Ota geht ein Haneke, umbrie man bei ein, bei mein, Alan ist wie alle Purke, Ota geht ein Haneke, Thank you. Okay, the next one, there was a request for it. And it's something everybody can relate to, because it's about mame, mamusha, a Yiddish mame. Should be thankful for. I've had a goodly
as I sit here in the comfort of a cozy chair. My fancy takes me to a humble east side tenement, three flights up in the rear, where my childhood days were spent. It wasn't much like paradise, but me, the dirt and all this hurt. The sweetest lady, one whom I fondly call my Yiddish mama. I miss her more than ever now, my Yiddish mama, her caring smile, her wrinkled brow. I know all I owe, what I am today, to that dear little lady, so old and so gray, to my wonderful Yiddish mama, 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 mama. And how few were her pleasures. She never cared for fashion styles. Her jewels and her treasures, she found them in a baby's smiles. Oh, I know that I owe what I am today to that dear little lady, so old and so gray, to my wonderful Yiddish Thank you.
dear. Tell me, please, is it true what they say? In the heaven there's a cup that gets fuller each day. And I've heard that Hashem keeps it close nearby, and he fills it with his tears each time that we cry. Grandpa told me, Daddy dear, did he tell you the same? That when sorrow strikes his people, Hashem feels all the pain. Tell me, why does he cry far away in the sky? Tell me why, Daddy dear, are there tears in your eyes? Little one, it is true, yes, it's true. Zadie told me years ago, and his dad told him too. Fathers cry for their children, and Hashem does the same. We hurt, so does he. Yes, he feels our pain. Tears of pity from his eyes in his cup sadly flow, till one day when it's full, all our troubles will go. We will dance. Little one, 'cause I'm touched by your words. We were asked from the organizers to also say a memorial prayer. So we'll start with Kaddish and El Malei Rachamim. Rachamim.
Auschwitz, Majdanek, Treblinka, Mattenhausen, Belzec, Theresienstadt, Uvishar, Machanus, Ashimod, not from the liturgy, but from some more modern text, poetry even. Even a ballad, a dance. But it was written by Hermann Jablakov. Many of you probably know this song, but the history is very poignant. Why? It was written as a dance. Nice dance, right? But there was no better text to put to it in the dark days of the 30s and 40s. So instead, together with the El Malei Rachamim, the memorial prayer, we will sing in Yiddish, Papirosin, which is in one way also a memorial prayer. A little boy in the ghetto begging for people to buy his papirosin so he can scratch together a few zloty for his next life-sustaining meal. Thank you.
merkwürdige Finster mit zu. Steht ein Engel vertreut und guckt sich herum. Von Regen schützt ihm nur eine Wand, eine keusche glatte Hand. In seine Augen beten jeden Stund. Ich hab schon nicht kein Koyach, mehr herumzugehen, Gas. Ungerig und abgerissen von dem Regen aus. Ich schlepp herum sich und beginnen, keiner geht nicht zu verdienen. Alle lachen, machen von mir Spaß. Ob ich je käufe, käufe Papyrossen, drücken auf den Regen nicht vergossen. Käufe bin ich bin, dem Munis käuft und hat auf mir auch Munis Ratwit, wenn Hunger mich hat sind. Ob ich je käufe, Schwäberlach Antiken, der Midwet, die Reihosmol der Quicken. Es ist mein Schreien ohne mein Läufen, keiner will bei mir nicht häufen. Whisky, der ich muss ne wie ein Hund. In Milchum, er hat verloren seine Hand. Mein Mann hat die Zuris, mir ist halt nicht gekannt. Jungen Käfer, sie getrieben, bin ich du allein verblieben und glücklich und erlend wie ein Stein. Brecklich kleib ich auf zum Essen auf den alten Markt. Harte Bank ist mein Gläger in dem kalten Park. Und erzieht die Polizianten, schlug mich mit Schwedenkanten. Alle lachen, machen von mir Spaß. Kupit je kaum, je kaum, je Papyrossen. Drücken auf den Regen, nicht vergossen. Kaum, je bin ich benne Munis, kaum, du not auf mir auch Munis. Rate wird von Hunger mich erzählen. Du bist je kaum, je schlimmer nach Antiken, der mit wird die Reihe aus Müller quicken. Und es ist mein Schreien und mein Läufen, keiner will bei mir nicht kaufen. Whisky, weil ich muss wie ein Hund. Wenn ich Pfleger guckt und nur auf ihr. Mit am Wohl geworden ist ich schwach und sehr krank. In meinen sie gestorben auf der Gassenbank. Und als ich hab sie verloren, hab ich alles umgewöhnen. Solltet euch schön kommen euch zu mir. Kommt ihr, kommt. Ich bin ich benne Munis käuft und hat auf mir auch Munis Ratwit, wenn Hunger mich hat zinde. Mein Schreien und mein Läufen, keiner will bei mir nicht käufen.
Oiske. Weil ich muss wie do now? Do we want to get out of that mood a little bit? Yes. Yes, right. We want to get into the spirit of Hanukkah, where we're supposed to sing and dance. Okay, this is something more from the Chabad tradition. Hop Kozak. Let's do this. Hey, 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 hey
in the shtetl. Let's sing a bit about the shtetl. Erzähl mir, Alte, erzähl mir geschwind, weil ich will wissen, als erzähl. Wie sehr du es du stiebele, wo's hart am Ruhe geglanzt, sie blüht noch das Wehmele, was ich hab dort verpflanzt. Du Stiebel ist alt, verwachsen mit Mochengras. Der alte Dach zu fort, die Fenster nagellos. Der Garnig ist krumm, zu beugen die Welt. Die Falls das Schimmer, waren ich der Regent. Der Reganik ist krumm, zu beugen die Welt. Die Falls das Schimmer, waren ich der Regent. Ei, 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 Bell, mein Städter Bell, mein Heimare dort, wo ich hab meine Kinder schon verbracht. Bist du gewein am Ulim Bell, mein Städter Bell, mein Heimare dort, wo ich hab meine Kinder schon verbracht. Jeden Schabbis pfleg ich läuf mit alle kinderlich gleich. Sitzen hinter die grüne Bäume, ich lernen chumisch beim Tal. Bells, mein Städter Bells, mein Heimare dort, wo ich hab meine Kinderche Jorn verbracht. Let's try this. Miastetschko Bells, kochani moi Bells. Go. Polish is a very difficult language. But I want this. This one is a favorite of mine that my good friend Frank London helped arrange. Let me tell you a bit about it. It's called Hora Staccato, and I'm sure on this stage a fiddle played it. Hayasha Chaifetz made this very famous. Hora Staccato, it goes into a similar category as the buzz of the bumblebee, right? But there was one singer that decided,
Why only a fiddle? Why only a flute? I will sing it with my voice. That singer was Moshe Oyshir, and Frank London and I decided maybe we can give it some context, let's call it. And here it is. Hora staccato. The text is all about the ornamentations and the lidalich and the beautiful krechts, and all that makes Jewish music so beautiful is what actually makes life beautiful. Ine simche zin troyer, vos leikt sich auf moyer, adere. Klezmer spielt sein Fiedel. Ach, Händele. Ui, akröbe, wächzele. Gehib du es, Hashem, sing with me. Would that be all? Yeah.
Is that it? All right, we gotta go home, no? I don't know, we should pull something out of the hat. Chcę masz rzeczyny, o masz rzeczyny? Ay, ay, ay. You need more boom, boom, boom? Very good. Chad Gadya, you know? You know that. But it's the wrong holiday. Which one? Kishin Shemikles Moirim Lach. Atata Shiriti? Oh,
chanukowy, ten główny cud, mimo że mieliśmy piękne zwycięstwo, mała grupa osób, kapłanów duchowych, którzy nie mieli żadne do czynienia poprzednie z wojną, jednak wygrali dzięki ich wiara i oddanie do najważniejszy cel ich pobytu na tym świecie, żyć według życzenia i instrukcji boskiej. I wtedy właśnie wrócili do świątyni, znaleźli jedyne małe ilości niezbezczeszczone przez Greków oliwy, oliwa z oliwek. Na temat olej jest to bardzo ciekawe, że z jednej strony mamy go wszędzie. Są większość jedzenia, które my jemy, nie można jeść co najmniej bez mało oliwa. Olej, taki olej czy inny. Natomiast, jeżeli będziemy mieszali ten olej z innymi napojami, on się miesza i tak dalej, ale jest zawsze na górę. Czyli to jest symbolem to, że każdy powinien pamiętać, kim on jest. Kiedy się urodzimy, jest to łatwo. Przebywaliśmy w brzuchu mamy, mieliśmy przez 9 miesięcy anioła, który uczył nas, cała Tora, tradycje, tajemnice Tora, ale wychodzimy i zaczynamy powoli, powoli, można nawet dodać na pewno zapomnieć. I nasza rola jest właśnie odświeżyć tę pamięć, kim jesteśmy, skąd pochodzimy, jaki jest nasz cel, bo też każdy człowiek ma taki problem, czasami albo często nie pamięta, kim on jest. On myśli, że on jest ten, który musi pracować i zarobić, i robić karierę. Nie zawsze pamięta, że on jest ojciec, że on jest nauczycielem, że on ma być dobrym człowiekiem. Tego rodzaju pamięci należy właśnie odświeżyć. I żydowska tradycja, tata i mama, kiedy dziecko poszło spać i w innych okazjach zawsze próbowali przekazać mu te ważne przesłanie, kim ty jesteś. I nawet wtedy, kiedy widzisz z tego domu, który podobny jest do brzuch mama, gdzie wszystko jest tam, gdzie i jak powinno być. Wyjdziesz, będziesz studiował, będziesz handlował i będą cię proponować, zmienić imię, zmienić tożsamość, nie mówiąc o zmienić wyznanie, żebyś pamiętał, kim ty jesteś naprawdę. Mój tata, który urodził się w Rosji, miał właśnie takie przesłanie, penetrowali w nich tak głęboko, że oni nie mogli zapomnieć, kim oni są, w każdy przypadek i każda sytuacja. I im śpiewali to po jidysz. I dlatego chciałbym serdecznie zaprosić tata, aby śpiewał nam fragment z tego piosenko po jidysz, który opowiada żydowskim dzieckiem, które daje mu wikt na drodze, ta bardzo długa droga, całe przebicie nasze na tym świecie. Tata, zapraszam. Heishek, best wissen wie jedele zu sein. Hob nicht inke in sinnen kin andere Heishek und guck in Siderle rein. Dein Tate zollt vor dir schar Limut und will as a jedele so sein von dir. Sich zu zum Rebenslidl und Wort beim Wort sag mit ihm komm jetzt Alef O komm jetzt Bezbo kein Schöners von Asiderl ist auf der Welt nicht so Kirika alef e khoylo ma alefoy ey mein kind du wirst nit lernen wirst sein agoy noch in sach mein kind will ich der runde sagen als du wirst wollen sein doktor oder jurist wirst du schon haben zu studieren ist das erst was mir wird bei dir fragen wer du bist sollst du verzeichen meuren nicht haben weil ey bei dir
stehst der Recher von sich und neben wird dir unheben, treiben und schlagen. Sollst der Sorgen, als ich zu sehen, komm jetzt alle vor. Der Welt nicht da, hier kann ich heule mal vor. Und das Eifer mit der Pinte liegt, schlacht mir nur das Heu. Noch ein Sach, mein Kind, will ich dir ansagen, dein jüdische Nomen sollst du halten, Teier. Du sollst dem nicht verbreiten auf kein Schumander Nomen, auf Elo, wie wird er treiben in Feier. Oi Moishe Yitzchok Chaim, dein jüdische Nomen sollst du halten, halten Teier und eben wieder Tage treiben in Feier. Sollst du sorgen, als ich zu sehen, komm jetzt alle vor. Komm jetzt bis vor. Kein schöner von Jedele ist auf der Welt nicht da. Jest bardzo znany piosenko hasycki z Hasidut Chabad i szczególne jest to, że zawiera trzech języków. Rosyjski, ukraiński i jidysz. Czyli bardzo związany z tym, że w te tereny, gdzie Żydzi i Hasydzi byli, to mieli swój język i trochę zaadaptowali z innych języków. טוב, אני מתחיל, כן. סתיו יביטו ביד ניסו וביד ניסו פרופיל треба знати, як брехати. Ой, хешбон, це де год давати пред паном хозяїном отвечати. Субтитры сделал DimaTorzok.
Dziękujemy bardzo tatę, który pięknie nam zaśpiewał. To piosenko mówi o ta droga, którą chodzimy, idziemy, robimy blendów, jesteśmy jak pracownik, który jest leniwy, idzie na spacer, ale później trzeba zdać taki szczegółowy rachubek, gdzie ja byłem, co robiłem i z tym poradzić jest trudne, ale Lechaim do tego nie przeszkadza. Ja upieram, I insist, że kantor Jakob Lemer będzie śpiewał co najmniej jeszcze jeden raz. Mówiłem wcześniej, że jest to szczególne, że z jednej strony jesteśmy za te czasy, kiedy nie ma tyle Żydów, nie ma tyle żydostwa i nie ma tyle świec chanukowych, ale jednak filharmonię zapalamy i śpiewamy. I też przed wojną nie kojarzę, że było dużo hasydów, którzy nosili taki piękny pejes i byli kantorami. To też jest taki prezent dzisiejszego pokolenia. I zanim on będzie śpiewał, ja chciałbym podziękować. Po pierwsze, te osoby, my co roku robimy zapalenie świec chanukowych w Sejmie, a ze względów technicznych i kalendarzowych w tym roku tego nie udało zrobić, jako jednorazowa rzecz. Jednak widać tutaj w sali ludzi z Senatu i z Sejmu, którzy przyszli i również z Kancelaria Premiera, więc tym wszystkim bardzo dziękujemy. Ja nie znam wszystkich osób w Sejmie i w Senacie, ale ludzi, które znam, jest tutaj poseł Czerba, prawda? Który, z nim jestem już drugi uroczystości dzisiaj na Chanukie, to naprawdę wychodząc ze swój teren, Sejm, gdzie jest to łatwo przyjść, przychodzi tutaj w niedzielę, jest to coś, które należy wspominać. I jest z nami pani senator Beata Malecka-Libera, która od lat też przychodzi do zapalenia w Sejmie i też dzisiaj. Jeżeli kogoś przegapiłem, to jest tylko kwestia techniczna, że nie znam wszystkich imion, ale dużo posłów i senatorów, i również jeden z kilka wicemarszałków potwierdzili obecność i za to bardzo dziękujemy. Oprócz gości z zewnątrz, ten wieczór właśnie stał się tak pięknie zrobiony przez ta ekipa u nas w biurze, które tak ładnie opracowało tego wszystkiego, więc wspomnę ludzi, które większość są tutaj. Przede wszystkim jest Damian Czechorowski, który prowadził ten wieczór. Pracował razem z Ewą Dargiewicz. Magda Łabęcka. Sławomir Kusik. Eliza Wachowiec. Eliau Kłapecz. I Piotr i Paweł. Jest taka rzecz w Polsce. I Kamil również.
Dziękujemy te osoby piękne za piękna robota i można powiedzieć piękny wynik i zapraszamy kantor Lemmer na kolejny utwór. Okay, so I'm back in Poland. I returned to my ancestry. We'll sing a song where the text talks about turning / returning. What's the difference between turning and returning? Every return is a turn as well. V'hashev kohanim la'avodatam. We really want to return to the times of the temple, but we also want to return to our true selves. So this is a song that everybody can interpret on their own level, and we will go from the liturgic text to something more relatable. Return to the land.
Przed Państwem wystąpili Menachem Bristowski i Jakob Flemer. Menachem Bristowski.